pewnie takie brzmienie typowo cygańskie, brzmienie romskie czy cygańskiej muzyki kojarzy się pewnie nam dzisiaj bliżej z Goranem Bregowiczem czy z takim typowo bałkańskim brzmieniem. Tymczasem zaproponowaliśmy zupełnie coś innego, ale chcielibyśmy wrócić do tego, co tu w Tarnowie i w ogóle w Polsce się dzieje. Drodzy Państwo, wszyscy chyba wiemy, że 30... Nie. Ile pan był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie? No prawie 32. 32 lat, tak. Ale nim pan został dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, nim pan przyjął mnie do pracy, to w 72 roku powstała praca magisterska Cygańskie gospodarowanie na polskim Spiszu, tak? No tak, to była jedna z pierwszych prac magisterskich na temat Romów. No właśnie, no, nim zaczniemy mówić o samych Romach, no proszę powiedzieć, bo Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Adam Bartosz jest absolwentem Technikum Chemicznego w Tarnowie, tak? I co się stało, że człowiek nie przeszedł przez siatkę do zakładów azotowych wtedy imienia Feliksa Dzierżyńskiego, tylko urodziła się panu etnografia wtedy, a potem cyganie. No jak skończyłem 14 lat, to mnie tatuś wysłał do technikum, bo myślał, że to jest najmądrzejsze wyjście. Skończyłem technikum z trudem i później pracując przez rok na zakładach azotowych dostąpiłem olśnienia, że to jednak nie zakłady azotowe, tylko tak bardziej w kierunku humanistycznym. A ponieważ pracowałem na nocne zmiany, to się uczyłem przez parę miesięcy, żeby zdać egzamin i zdałem na etnologię. I tam spotkałem między innymi cyganów, Romów. No właśnie, rozumiem, że wtedy decyzja o tym, żeby trochę naukowo, albo przynajmniej w kierunku ich badania tej społeczności iść. Proszę powiedzieć, bo wiadomo, 72 rok to praca magisterska, ale wiadomo, kto pisał pracę magisterską albo licencjacką, ten wie, że jest tam pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział pewnie był przedstawieniem historii cyganów i przedstawieniem historii Spisza. Spiszem się dzisiaj nie zajmiemy. Ale proszę coś powiedzieć, skąd cyganie w Polsce, w ogóle w Europie? No to jest bardzo stary rodowód. Około 1000 lat temu pracyganie, praromowie wywędrowali z Nadgangesu, z środkowych Indii, na skutek wojen, które tam trwały i wędrowali. No nie wędrowali tak, jak sobie wyobrażamy, z dnia na dzień, tylko przez pokolenia, przez stulecia w kierunku zachodnim, aż dotarli do Bałkanów. I tu się osiedlili. A kiedy pojawili się w Polsce, wiemy? No właśnie mniej więcej w XIII wieku zaczęli z tych Bałkanów wędrować w kierunku północnym, a więc przez Węgry do Polski, potem do Niemiec. Do Polski dotarli mniej więcej w początku XV wieku albo trochę wcześniej. Najstarszy dokument, jaki się udało znaleźć w księgach miejskich Krakowa, 1401 rok, jakiś Mikołaj Cygan płaci podatek za nieruchomość, którą posiada. No ale płaci podatek za nieruchomość, którą posiada, ale wiemy, że przez lata, w zasadzie przez wieki, dola cygańska w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, lekka nie była, prawda? No dlatego ja myślę, że ten pierwszy Mikołaj Cygan to niekoniecznie był Rom Cygan, tylko może jakiś szlachcic czy mieszczanin, który tak się nazywał. Ale to jest dowodem na to, że już ci Cyganie byli znani w Polsce. Tak, no oczywiście dola była niełatwa. Ponieważ koczowali, byli ludem koczowniczym, a to żadnej władzy nigdy się nie podobało, bo przecież trzeba każdego opodatkować, przywiązać do ziemi, a Romowie zwykli do tego, że jednak wolność, że nieprzywiązanie do ziemi, zresztą to w naszych przysłowiach polskich już zawarte jest, cygan nie sieje, cygan nie owe, a gdzie spojrzy, tam jego zboże i tak dalej, wędrowali i to było powodem do ich prześladowań. Skupiając się na naszym podwórku lokalnym, wiemy coś, kiedy mniej więcej Cyganie mogli pojawić się w Tarnowie, albo przynajmniej w naszej okolicy? No, pojawiali się w różnych momentach. Dokumenty, czy nawet wycinki prasowe, które możemy oglądać tarnowskie z okresów przed pierwszej wojny, późniejsze opowiadają czasem w kronikach kryminalnych, zwłaszcza, że tu gdzieś jakiś obóz cygański napadnięty przez miejscowych chłopów, to znowu jakieś cyganie konia sprzedali, który zdechł za chwilę. Ale to byli cyganie wędrowni, którzy tutaj tylko przez Tarnów przejeżdżali. Natomiast po wojnie, jak wiemy,
Ogromne przestrzenie karpackie, Beskidniski, Bieszczady zostały wysiedlone w roku 1947. Zostali wysiedleni Łemkowie, a z Łemkami również mieszkający tam Romowie, którzy byli kowalami. I pelętali się po całej Polsce, nie byli osiedleni tak jak Łemkowie przymusowo. Rodzina Andraszów wędrowała po Pomorzu, zawędrowali do Olsztyna, kilka innych jeszcze miejsc, aż w końcu na początku lat 60. zawitali do Tarnowa i tutaj osiedli. Tutaj znaleźli fantastyczny klimat do osiedlenia. W 63 roku założyli Stowarzyszenie Romów. Właśnie ojciec Adama Andrasza był założycielem tego stowarzyszenia. Pierwsze w Polsce tutaj. Pierwsze w Polsce, może jeszcze były próby inne, ale to jest pierwsze w Polsce, które do dzisiaj egzystuje, istnieje. To mówimy o roku 1963, proszę Państwa, ale lata 60. to chyba duża zmiana w takim sposobie życia cygańskiego, przynajmniej ustawowa, prawda, od góry. Bo zakaz funkcjonowania takiego koczowniczego to bodajże rok 1964, tak? Tak jest. No właśnie to nie był zakaz, to była perfidny sposób wykorzystały władze obowiązujące wcześniej przepisy. No więc właśnie, jak Romowie na wiosnę 64 roku tylko wyruszyli na wędrówkę, bo przecież na zimę gdzieś tam się osiedlali w chłopskich chałupach wynajętych, no to natychmiast milicja zatrzymuje, legitymacja końska. Były takie obowiązujące dokumenty, żaden chłop takiego przy sobie nie miał, ale cygan nie miał grzywna. Ponieważ to był maj, kwiecień, dzieci na wozie, dlaczego nie w szkole? No to grzywna, za to dziecko grzywna, za to dziecko grzywna. Za przejazd przez rów, jak na łąkę chciał się wjechać, niszczenie urządzeń melioracyjnych, grzywna. No i bardzo klasyczny, socjalistyczny przepis. Spotkały się dwa wozy, dwa tabory, milicjanci przychodzą, nielegalne zgromadzenie. Ile was tu jest? 30, każdy grzywna. No i taki cygan po dwóch tygodniach wędrówki był goły i bosy. Nie miał z czego być, musiał się gdzieś osiedlić, bo kolejny wypad na drogę grzywna. I tak usiedlono Romów z dnia na dzień. No właściwie próbowali jeszcze później wędrować, ale Tarnów ich przyjął pod swój dach. Tarnów ich przyjął pod swój dach i Tarnów chyba obdarował ich Adamem Bartoszem, który zaczął pracować w muzeum i zaczęła się, proszę powiedzieć, kiedy pan zdecydował o tym, że spróbuje pan stworzyć romską, czy wtedy jeszcze cygańską kolekcję? No ja pisałem pracę magisterską o Romach i myślałem, że gdzieś zajmę się tym tematyką, ale kiedy osiadłem w Tarnowie, no do głowy mi nie przyszło stworzyć tu jakąś kolekcję, ale kiedyś rozmawialiśmy ze świętej pamięci Malinciu, był taki bardzo tu stary, poważany Rom. I właśnie mówię, fajnie by było takie muzeum założyć gdzieś w Warszawie, ja bym pracował w Krakowie. Mówię, dlaczego nie w Tarnowie? No i tak się to zaczęło. Zaczęliśmy myśleć, jak założyć w Tarnowie cygańską kolekcję. W 79 roku, bardzo dawno temu, zrobiliśmy ogromną wystawę w muzeum Cyganie w kulturze polskiej. I tak się zaczęło. Jeden wóz, podobny jak ten, kupiliśmy od Jerzego Ficowskiego, słynnego poety. Adam Andrasz, jeszcze wtedy młody chłopak, był, pomagał nam przy urządzaniu i po trosze, w 90 roku powstała pierwsza na świecie stała muzealna ekspozycja. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w roku 1984 muzeum zaczęło gospodarować przy Krakowskiej 10, a właśnie kilka lat później ta wystawa stała tam powstała. I trwa do dziś, mimo że mamy remont w tej chwili, to zapewniam wszystkich, że ta wystawa wróci. Mamy nadzieję, że będziemy ją unowocześniać i trochę nad nią popracujemy, żeby dopasować treści, które na niej będą, do tego, czego ludzie się spodziewają dzisiaj po muzeach spotkać. Ale myślę, że jak tutaj siedzimy i pewnie wielu z nas i wielu z Państwa, którzy siedzicie na widowni, zastanawia się nad jednym. Otóż pewnie 20-25 lat temu mówiliśmy po prostu, zresztą sama wystawa była Cyganie, historia, kultura. W ostatnich latach do języka bardzo płynnie i bardzo skutecznie
zaczął funkcjonować określenie Rom. Proszę powiedzieć, skąd to określenie, kiedy mniej więcej i jaka jest jego taka historia podróży do języka polskiego? No tak, każdy naród, grupa etniczna ma jakąś nazwę własną, albo jest określana przez sąsiadów. Tak jak my naszych zachodnich sąsiadów nazywamy Niemcami, co jest zresztą dość pogardliwie, to oni nie rozumieją tego słowa, bo sami są Deutsche. Podobna historia była z praromami, kiedy dotarli na teren Bizancjum greckojęzyczne, obszary w XI wieku, w XII, skojarzono sobie ich z taką sektą. Była grecka sekta takich wróżbiarzy, czarodziei, a Romowie, którzy z Indii przywędrowali, również zajmowali się czarami, wróżbą, zwierzęta tresowali. Ta grupa się nazywa Acingan. I tak ta nazwa Acingan przylgnęła do tych Romów, zaczęto ich nazywać Cyganie, Cigojner po niemiecku, Zingari po włosku, Cinkali i tak dalej. Ale nie tylko, bo przecież w języku angielskim nazywają się Gipsy. Gipsy to znaczy Egipcjanin. Kiedy przybyli do Europy Środkowej, no, skojarzono sobie ich z jakimś ciemnym ludem, pewnie Egipcjanie. Oni nie zaprzeczali, zostali Egipcjanami. W Polsce też. W XVII wieku dokumenty niektóre mówią w ten sposób, że przybyli do lasu Egipcjanie zwani Filistynami, a więc te nazwy były bardzo różne. Ale no, z czasem wiemy, Cygan stał się określeniem pejoratywnym również. W wielu językach słowiańskich i nie tylko. Cygan to jest synonim oszusta, Ługarza, Cyganicz polskie. No i kiedyśmy, że tak powiem, dorośli do pewnego poziomu wykształcenia, romska inteligencja, zważywszy na to pejoratywne znaczenie tego terminu, no zaczęliśmy się domagać. Powiadają Romowie, nie? Jesteśmy Roma. Rom znaczy w języku Romani, znaczy człowiek. Tak jak w wielu językach nazwa własna, etniczna znaczy człowiek. A więc Romni. Jesteśmy Romowie, powiadają Romowie. Tak na koniec pytanie, dużo jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie odkrycia historii romskiej, edukacji na temat tego, jakie bogactwo kryje się w tej kulturze? To wielkim, według mnie jest bardzo wielkim problemem kwestia zachowania języka, no wyobraźmy sobie, że to jest społeczność jedyna w Polsce, która nie posiada własnego systemu kształcenia, więc język, cała tradycja przekazywane są ustnie. No, to powoduje rozmaite zniekształcenia z kolei, w każdym kolejnym pokoleniu i bardzo się obawiamy o to, że ten język się bardzo polonizuje z pokolenia na pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o historię, to jest mnóstwo jeszcze dokumentów nieodkrytych, aby tę historię kompletnie móc przedstawić. Drodzy Państwo, proszę pamiętać o tym, że Muzeum Okręgowe w Tarnowie, oddział Muzeum Etnograficznego będzie się starało tę misję pełnić. Mam nadzieję, że jak najdłużej Adam Bartosz, pan Adam Andrasz, wielu młodych liderów romskich, w ogóle wielu Romów będzie się w projekt nie tylko Taboru Pamięci włączać. I mam nadzieję, że przy takiej okazji jak dzisiaj po raz pierwszy się spotykamy, ale nie po raz ostatni, bo taką mamy z dyrektorem Tomaszem Kapturkiewiczem ambicję, żeby to lato kończyć właśnie takimi brzmieniami romskimi, cygańskimi. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie dyrektorze.